To jest słaba jednostka. No ona fajnie, jak ją dobierzemy z Padlera i mamy 6 kar. No. Argent jest niezły, target dam jest bez sensu. Najlepszą czwórką jest Shredder, więc on według mnie zawsze bije Tomb Spidera. To nie jest super dla Zoo, to jest słabe, to jest fajna late-game'owa jednostka. Dark Paddler daje nam kolejne karty, więc jest według mnie lepszy niż te. Void Walker jest spoko jedynką, aczkolwiek nie, weźmiemy go. To jest dobra trójka. Implosion jest zajebista w arenie. Dead Inferno jest też dobry na arenie. Drugi jest jeszcze lepszy. Juggler z Implosion jak najbardziej poproszę. Impact na pierwszą turę dla tempa jest dobry. Shredder zawsze. No z dwoma Shredderami możemy pod mechy popróbować. Sowa, Abusive. Raczej Abusive. Tamto jest słabe. Przy tylu mechach to. Weźmy Heal'a. To. Power. Kurczę, chociaż to nie jest takie łatwe. Power. To nam da karty. To też nie zawsze. Dark Bomb jest spoko dwójką. Wszystko jest tak naprawdę dobre. Weźmy ją, bo to jednostka jednak. Hellfire jest ok, ale ja coś czuję, że będę prowadził na bordzie, więc Void Color jest lepszy. Belcher. Kraken. Drugi Paddler jak najbardziej. Smoków nie mamy, więc to odpada. Amiotron. Chyba wolę Huge Toada niż Amiotrona. Chociaż może teoretycznie za jeden wejść. Nie, no dobra, weźmy Amiotrona. Worgena. Sacrifice Pack. Nie no, White Color. Chyba dużo jedynek. Shadowflame. Kraken. Ja trójek prawie nie mam. I teraz pytanie, czy chcę mieć jeden. To jest w sumie dobre, bo będzie mi boostował jednostki, bo to 3-2 po prostu. Weźmy to. No spoko. Dwa krakeny. To może wyjść za darmo. Shredder 2. Niezły deck, niezły deck. Full startu. Jak ja kurwa nie trafię w tym deku startu, gdzie jest pół deku start, to ja już nie wiem, kiedy trafię.